And all the people say, you can't wake up, this is not a dream. Konnichiwa, z tej strony Kawa i Brunetti, witam Was w recenzji książki Na południe od granicy, na zachód od słońca, Haruki Murakamiego. Haruki Murakami urodził się w Kyoto w 1949 roku, a ta powieść jest już jego trzecią książką, którą czytam i recenzuję. To, o czym chcę na wstępie wspomnieć, to fakt, że Murakamiego może trudno się czytać. Co to znaczy? Autor w swoich powieściach porusza dość przyziemne tematy, takie jak rodzina, miłość, praca, a głównymi bohaterami tych opowieści są przeważnie ludzie dorośli, a wręcz dojrzali i ci zbliżający się ku starości. Nie twierdzę, że 14-latek nie poradziłby sobie z tą książką, ale z pewnością inaczej na nią spojrzy, inaczej odbierze i zinterpretuje. Moim zdaniem książki Murakamiego, w tym ta, wymaga od czytelnika pewnego bagażu doświadczeń i, co tu kryć, większej liczby przeżytych lat. Na południe od granicy, na zachód od słońca, opowiada historię mężczyzny imieniem Hajime, który będąc 12-letnim chłopcem poznaje kulawą dziewczynkę Shimamoto. Szybko odnajdują wspólny język i z czasem ich przyjaźń się pogłębia, jednak drogi Hajime i Shimamoto rozchodzą się na wiele lat, by znów, już jako 36-latkowie, na powrót się spotkać. Hajime pełni w powieści rolę narratora, po kolei oprowadza nas po latach swojej młodości i błędach, jakie popełniał. Pokazuje, jak wielki wpływ wywarła na niego 12-letnia wówczas Shimamoto, obnaża swoje grzechy i życiowe wątpliwości. Z czasem poznajemy kolejne kobiety, które choć przynosiły Hajime szczęście, nie potrafiły zastąpić mojego kulawej przyjaciółki. Gdy po latach Hajime i Shimamoto znów się spotkają, mężczyzna będzie musiał podjąć decyzję: porzucić swoją rodzinę i poukładane życie, czy pozwolić kolejny raz wyśliznać się swojej ukochanej z rąk. Książka to prosta opowieść o mężczyźnie, który od lat tłumaczy swoje błędy i wady. Ciężko do końca współczuć Hajime, gdyż jego podwójna moralność skutecznie nam to uniemożliwia. Liczne zdrady, których się dopuszcza, rzucają się na jego postać długim cieniem i choć wiemy, jak bardzo brakuje mu Shimamoto, to wciąż widzimy, że wiele ran zadaje sobie na własne życzenie i przy okazji niszczy innych ludzi wokół siebie. Ogólnie książka mi się podobała, przeczytałam ją w jeden wieczór, gdyż nie jest zbyt obszerna, liczy 231 stron, ale indziej podobała mi się powieść Norwegian Wood, w tej jednak czegoś mi zabrakło. Oczywiście uważam także, że powieść jest warta uwagi i że może ktoś inny zauważy to, czego ja nie mogłam dostrzec, więc jeśli zastanawiacie się, czy sięgnąć po ten tytuł, to moja odpowiedź brzmi tak. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na mojego Facebooka i do usłyszenia.